Dostałem informację, że jest możliwość uczestniczenia w warsztatach o Żydach przemyskich. Żyli tutaj, a ja nawet, no może coś tam o nich wiem, ale nie tak dużo. Ja myślałam, że to będzie jakieś wielkie skupisko ludzi, coś tam będą nam gadać, ale to było wszystko jakby od nas. Ciekawe dla mnie było poznawanie innych kultur, poznawanie innych mniejszości, które mieszkają w Polsce. Sam jestem przedstawicielem jednej z mniejszości i jest to po prostu dla mnie ciekawe. Tak. Przez dwa dni to tak właśnie tam rozmawialiśmy o tej kulturze żydowskiej, o historii Żydów. No i następnie puszczono nas, żebyśmy sami zaczęli robić ten projekt i zrobili wycieczkę. Witam wszystkich serdecznie, cieszę się, że tak licznie przybyliście i mam zaszczyt rozpocząć tę wycieczkę po pięknym Grodzie Przemyślu, miejscami żydowskimi. Filozofem jest zrobić zwykłą wycieczkę, tak? I przeprowadzić, po prostu przegnać ludzi po mieście i powiedzieć, tu było to i to wszystko. Trzeba było zrobić coś ciekawego, coś, co by ruszyło. Najtrudniejsze dla mnie było to, żeby dogadać się z ludźmi. Najtrudniejsze dla mnie było zapamiętanie wszystkich informacji i same szukanie informacji. Nie wszystkie informacje są prawdziwe. Trzeba to wszystko filtrować i sprawdzać kilka razy. Nie wiedziałem, że była synagoga Temple na placu Rybin. Myślałam, że no, ich było trochę, ale nie aż tyle, że to stanowiło 40% społeczeństwa w samym Przemyślu, więc to dla mnie był taki lekko szok. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie były szkoły żydowskie. Mykwa była płatna, to mnie zdziwiło. Też mnie zdziwiło, że Żydzi się kłócili między sobą, ci ortodoksyjni i nowocześni, że tak to nazwijmy. No w ogóle, że tyle Żydów było w Przemyślu, że co druga kamieniczka to ich była tak naprawdę. Wybudowali to miasto po części. Także to mnie wręcz zachwyciło, nie zdziwiło. Moja ulubiona stacja z całej wycieczki. Cmentarz był bardzo ciekawy. Cmentarz lubię za to, że jest taki, można powiedzieć, inny niż nasz. Przez te symbole może nam sam nagrobek opowiedzieć jakąś historię. I to dla mnie było na cmentarzu super. Plac Rybi. Nawet nie miałam pojęcia, że to była taka gęsta zabudowa, że tam żyli tacy ludzie, że to było głównie ich centrum życia, a teraz jak przychodzę, to widzę parking. Wielki żal, że nie ma Żydów, bo nie ma tych budynków pożydowskich. Na przykład to małe miasteczko zniknęło, jest pusty plac. Takie jakby poczucie z tego, że ja nic nie mogłem z tym zrobić. Nie mogłem nijak wpłynąć na to, co się działo w historii i teraz no, nie mam w ogóle kontaktu właśnie z Żydami tak, no, w Przemyślu. A znasz jakiegoś Żyda? Nie. Nie. Żydzi odegrali właśnie wielką rolę w Przemyślu, tak? Było ich tutaj przed wojną najwięcej, byli najliczniejszą grupą. Chciałabym, żeby może wrócili, tak? Że może dzięki temu projektowi zauważą, że jednak o nich się mówi, że oni nie są tacy jakby wymazani gumką do ścierania i koniec i jakby wojna przeszła i ich już nie ma, że my jakby zwracamy uwagę, że oni byli, oni mogą tutaj wrócić, bo my ich tutaj z chęcią przyjmiemy. Thank you.
Warsztaty są po to, żeby rozwinąć świadomość ludzi, jak to kiedyś było, że Polska miała wiele narodów. Taka historia, jak właśnie podczas tego projektu, jak taka historia, której dotknęłam, to jest, można powiedzieć, całkiem coś innego. Ja się dowiedziałam chyba z 20 razy więcej niż w szkole, czytając podręcznik. Daje mi satysfakcję to, że tą wycieczką mogliśmy zwrócić właśnie uwagę na to, że nie jesteśmy tacy zamknięci, że to miasto powinno być otwarte, wielokulturowe, kolorowo, że ono takie było właśnie. I też właśnie te uśmiechy ludzi, że oni mówią takie wow, ale zrobiliście fajną rzecz, fajną robotę i to jest właśnie takie najprzyjemniejsze, to sprawia taką satysfakcję, że kurczę, warto było.